Ahoj kamraci, z tej strony Mafia Sole, czyli Jack Szpara Tenga Pała i witam was po bardzo długiej przerwie, a prawie półrocznej od Stranded Deepa i powracamy sobie z aktualizacją 0.22. Jest to bardzo dużo, ponieważ kończyliśmy na 0.15 i wiele, wiele się pozmieniało. Witam was od samego rana, już od razu taki piękny poranek tutaj budzi nas na wyspie, a my odnajdujemy się... Tratwą tutaj dopłynąłem, że tak powiedziałbym, swoim pontonem porzucony gdzieś na brzegu jednej z wysp. Dopłynęliśmy oto do takiej nowej wyspy. Chciałem właśnie tutaj stąd rozpocząć, że jest wiele nowości, wiele się pozmieniało i mam nadzieję, jak bijemy tutaj z 2000 łapek w górę, to kilka odcinków moglibyśmy zrobić akurat na tym save'ie, bo chciałbym naprawdę pobudować, bo patrzcie, jakie dymy się tutaj dzieją. Ogólnie potrzebuję tylko picia, więc zdążę wam wszystko raczej pokazać. Jak widzicie, cały interfejs, wszystko zostało pozmieniane. Optymalizacja gry jest naprawdę teraz picabello. Jak widzicie, teraz bardzo fajnie jest wszystko podzielone. Bardzo fajnie to też wygląda, moim zdaniem. Tutaj nic nowego nie doszło, ponieważ łuk był, broń była. Tutaj jedynie, jak widzimy, mamy pochodnie, co bardzo jest fajną sprawą, ponieważ może nam się przydać do zwiedzania. Ciekawe, czy jaskinie są, czy coś takiego. Jeszcze tego nie wiem. Tu do łapania ryb było. Tutaj jest jakaś lina, coś w tym stylu. Dlatego też jest nowa rzecz do produkowania, którą wam właśnie zaraz pokażę. I poczekajcie, tutaj przemieszczamy się do buildingu, do budowania różnych rzeczy. Jak widzicie, mamy wszystkie podłogi, tak zwane, jeszcze w craftingu wam zapomniałem pokazać, tutaj mamy furniture, czyli tak zwane, jakby to powiedzieć, meble. To jest też nowością, mamy jakieś półki w ogóle, nie wiem co to są, nożyczki, kurcze, jakieś krzesełka, stoły, naprawdę fajna sprawa. Tutaj oczywiście doszło kilka bardzo fajnych rzeczy, jest loom, jest to tak jakby, z tego co chyba tłumacząc, jest to taki warsztat tkacki, że tak powiem. Pewnie będziemy mogli sobie wytwarzać dzięki temu linę, a tutaj na dole jakiś tanking rock, coś w tym stylu jakby do skóry oprawiania, nie wiem, tak mi się wydaje, ponieważ po obrazku tak mogę stwierdzić. Nie sprawdzałem w necie, więc nie wiem, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie w praniu, no i oczywiście nasze potrzeby, narzędzia. Więcej tu się nic nie pozmieniało, dlatego też możemy od razu brać się za sprawdzenie, co mamy na tej naszej wyspie. A jeszcze bardzo fajnie, zobaczcie, wygląda tutaj nasze wybieranie narzędzi, ekwipunku, które mamy. Jest troszeczkę mniej chyba miejsca, tak mi się wydaje, ale miejmy nadzieję, że to wiele fajniej będzie wyglądało. O, możemy wziąć sobie rękę i od razu na samym począteczku zjemy sobie jakąś kukawę. Tęskniłem za tą grą, brakowało moim zdaniem tej gry na kanale. Czekajcie, o, ja mamy skrzynkę, także możemy sobie wskoczyć. Czekajcie, jakoś tu były takie, o. Właśnie. To trochę rzeczy się pozapominało. Zobaczymy, czy teraz skrzynki są, o, no i pięknie. Mieć od razu latarkę na sam początek, piękna sprawa. Czy ją mi pokazuje, jest, super, nie pokazuje mi jej na tym. Także może być, to mnie cieszy. Dobra, wchodzimy sobie do środeczka. Więc mówię, 2000 łapek. Fajnie było, jakbyś wam się udało wbić. O, wiadereczko. A, wiaderka nie można teraz brać. Mamy kompas. Kompas nie wiem, czy mi się przyda. Morfina, tak? Dobrze chyba tłumaczę. O, mamy do naszego silnika, do tratwy już mamy jakieś rzeczy. No i najważniejsze, mamy, że tak powiem, te boje, które pozwolą nam przepływać jak najszybciej i zrobić tratwę. Ale bardzo ładnie, bardzo ładny wschód słońca. Ja to bym na początku teraz, ludzie, popracował sobie i stworzył... Czekaj, mamy kij. Stworzył jakieś bronie, takie prymitywne bynajmniej na początek. Ojej, już mamy pełny ekwipunek. Dobra, mamy to. Co my możemy tu zrobić? Ja to bym chciał... Nie wiem, w tym odcinku bym tego nie tworzył, tych nowych rzeczy, które mamy. Chciałbym tak po prostu się rozbudować. Czekajcie, teraz na pewno będzie przez jakiś czas sprawiało mi to, o, jest crafting. Problemy, żeby to poogarniać wszystko. Na pewno tą przędzalnię, widzę, potrzebujemy. Także moglibyśmy to zbudować. Tylko najpierw tak, to mamy łuk. Łuk by nam się przydał. I ognisko. Także dobra, łuk już jest. No super, dość szybko. Strzała. Strzała jest. Strzała, potrzebujemy Excel. Ok, dobra, to na momencie jesteśmy w stanie zrobić. Jedno, drugie, trzecie. Jest jeszcze? Jest jeszcze jedno, ok. I teraz cztery strzały. Jak będziemy mieć cztery strzały, to już na świnie możemy upolować. Nie będzie nam chociaż biegać ze strzałą w tyłku później 5 razy.
I no kurczę, mówię, dawno brakowało tej gry i tak wczoraj, wiecie, wieczorem przyszła niedziela, mówię, coś trzeba nagrać na poniedziałek, żebyście mieli coś do pooglądania. No i właśnie wchodzę w stronę Dead Deepa, od razu na wstępie patrzę, a tu taka aktualizacja, mówię, no nie wierzę po prostu. Dobra, powiedzcie, że mogę wziąć łuk, mogę wziąć łuk. Gdzieś ogólnie jak tutaj, o ja już widzę, co mamy do zabicia. Ty, pierwszy raz ubiłem węża i to za dwa... O ja... Dwa strzały. Ty, a co on jeszcze taki? Nie, nie, nie. Czekajcie, ej, ja mogę go oprawić teraz, czy coś w tym stylu? Dobra, nie, spokojnie, nie tym. Andrzej, kurwa, co mi tu chodzi, gościu? Pa, czekajcie, żeby mi on nie zginął, ja bym chciał ognisko. Ognisko, 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 jest ognisko. Potrzebujemy patyki. Dobra, ty mi tu nie zginiesz, chodź ze mną. Ty będziesz moją teraną. Nakurwiam węgorza. Teraz węgorz, patrzcie, świnie, król parkietu, ręka jak złamana. Nakurwiam węgorza. Ty, jak ja jeszcze świnie znajdę, to ja teledysk będę mógł kręcić. Dobra, położę go na blacha, na blaszę. Ale się ryjem wpląta, dobra. Jeden patyk jest. W ogóle jakieś nowe roślinki są, zobaczcie. Których niestety nie można porąbać. Te można. Peanut tree. Jakieś fajne, widać, trocinki lecą z tego. Dobra, możemy to rozumieć. Bardzo dużo tego jest. Także jest fajną sprawą, ponieważ... Czekajcie, ja idę te kamienie tu wyrzucić na brzegu. Myślę, że spoko sprawą byłoby się tu gdzieś fajnie rozbić. Tak jakoś fajnie tutaj coś zrobić. Czekajcie, ja sobie pobiegnę gdzieś, znajdziemy sobie najpierw miejscówkę. Myślę, że takie odcinki do 25 minut, nie chcę dłuższych. Wolę je wstawiać częściej po prostu. I tyle, myślę, że jakbyście chcieli, to na jakąś czwartek mogłoby się to pojawić. Jak widzicie, to taka prowizoryczna chatka. Nie, chyba najlepiej będzie, jeżeli się rozłożymy w tamtej części. To jest patyk do szukania wody. Tu, zajebisty patyk znalazłem. Kurde, odnalazł mi wodę. Dobra. Patyk, jeb. Dobra, puśćmy kamienie wszystkie. O, wystarczy tylko zostawić, no jo. Dobra, patyczek jeden. Czekajcie, czy ja jestem w stanie już zrobić... Chyba nie jestem w stanie. Jestem. Jednak tak mnie gra oszukała. I lecimy sobie, dawaj mi tu szybko ognisko. Fajne masz ognisko. Chcę, byś była blisko. Czekajcie, tak jakoś konkretnie, żeby to wyglądało. O, może być. Struktures, ok, kamienista. I potrzebne mi jest chyba, żebym węża, znaczy oprawić to będę mógł. Tylko potrzebuję tego. Co nie mam? Nie mam liny i nie mam patyków. Ok, dobra, spoko, nie ma problemu. To na momencie idzie znaleźć, ponieważ tu rosną, jak wiecie, te właśnie fajne linie. Ogólnie, no kurczę, brakuje mi cały czas tych tubylców. Byłem nastawiony, że jednak jakieś nowe stworzenia, że tak powiem, się pojawią w tej grze. Choć ostatnio dużo nie pograliśmy, jak pamiętacie, nie odkryliśmy tej broni, nie udało nam się zdobyć. Jeszcze rekina Mariana też nie upolowałem. Także jeszcze sporo przed nami w ogóle w tej grze do odkrycia. Na kilkanaście, myślę, że odcinków nawet. Dobra. Żeby tak trochę nie psuć tej naszej flory i fauny, poszukamy sobie patyków, które leżą na ziemi. W ogóle są, kurde, jakieś baobaby. To jeszcze, to jest to, że ta gra pokazuje coś wcześniej, ale nie jest do użytkowania. Jak widzicie, tak, nadal nie można nic zrobić z tymi krzakami. Nic nie można robić na razie z tym. Prawdopodobnie tu będzie jakaś no... Ty kurwo. Jebana jaka mocna. Ty dzi do tempa. No nie. Chodź tu. Jebana przy... Ty, no nie mów, że jej nie zabiję. No. To jest bój, ty. Ja... Wcześniej pamiętacie, ile ja się namęczyłem, żeby ją zabić? No też dostała strzał w dupę, jakby nie było.
No i teraz kurwa, spodnie to ja mam eleganckie, powiem wam. No, no na Sylwestrze byłem i tak. Hejo, 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 hejo. Jebana jak przestawiła, to widzieliście? Teraz węgorz, patrzcie świnie, król parkietu. Ręka jak złamana. Dobra, bez zbędnego gadania jeszcze musimy stworzyć. Dobra. Pięknie. No ja nie jestem w szoku, tak? Jestem w szoku, ponieważ idziemy zobaczyć, czy z węża da się coś zrobić, tylko kurwa boję się, żeby się nie zatruć. Jak się wyłożył, jebany. Jak na słońcu. Dobra, ja to bym chciał. Nóż. Jest. Potrzebuję to i to, ok? To będzie na momencie do znalezienia. Wiecie co, właśnie w dzisiejszym odcinku weźmiemy sobie. A, pamiętacie, kiedyś była taka interakcja, że w kółku koło nas, jeżeli się coś znajdowało, to od razu nam to czytało. I od razu nam to bardzo fajnie współpracowało z tym, że nie musieliśmy mieć tego w ekwipunku, ponieważ pobierało nam to z rzeczy znalezionych dookoła. Dobra, to by były kamienie. Okej, okay, patyków nie mam. Idziemy, tak jak miałem, poszukać patyków. Jakieś ziemniaczki, tu mamy zaraz jakieś ognisko, rozpalimy na pewno. Kurde, jak się rozpalało ognisko. Ty dzido mała. Wredna, śmierdząca. Papugo. Kurde, chłażą tu te kraby, dzięcioły. O, tutaj zrąbaliśmy naszą tą. Właśnie, ja bym się, miałem się chęć napić. Krabów mamy dużo, myślę, że żarcia by było też co niemiara. Czekajcie, ja sobie jeszcze to rozpołowię. Na razie akurat na ten odcinek powinno nam starczyć jedzenia i picia. I myślę, że w tym odcinku właśnie byśmy mogli sobie tak fajnie wszystko poszykować. O, moglibyśmy to wyciąć, bo ja tu raczej nie będę zaglądał. A tam bardzo ładnie to wygląda. Jestem ciekawy, czy można tu sadzić jakoś. Ale ciekawy, skąd wziąć sadzonki, no właśnie. To jest najgorszy problem. Ale myślę, że coś byśmy mogli znaleźć na następne odcinki. Piszcie w ogóle w komentarzach, co chcecie zobaczyć w tej grze. Myślę, że na pewno budowa tratwy będzie. Będzie budowa domku. Chciałbym właśnie zbudować jakiś dom na piasku. Cena nie gra roli dziś. Więc jeszcze by był dom. Chciałbym wreszcie tą broń zobaczyć, jak będzie wyglądać. I myślę, że to tyle by było. O, no i zawieźć oczywiście Marka. Marka, Mariana, Tomka. Wybić całą rodzinę ludojadów. Mamy tam jeszcze przecież opuszczony statek, ale wszystkiego nie będę w jednym odcinku pokazywał. Nie będę aż taki głupi. Dobra, czekajcie. Żeby mi tu wąż się, nie, nic się z wężem nie stało. Potrzebujemy knife. Knife. No nie ga... Co to jest w ogóle? Czekajcie. Dobra, wywaliłem wszystkie patyki, okej. Teraz chcę wywalić wszystkie kamienie, okej. I co ja nie mam? Że nie mogę zrobić noża. Wood stick. No gościu. No jest jeden kurwa wood stick. Czekajcie, ja wiem co. Tu coś było takiego. Hook. Co to jest to hook? I can hear it. To niezły hook. Dobra. Luke, gościu. Dawaj nóż. Jeszcze jeden, tak? Aha, dobra, jak minie już, o co chodzi chyba. Miałem zrobić ten, dobra, czekajcie. Miałem zrobić tak. To kurwa, konkretnie wybrałem tą lampę. Dobra, jest okej. I czekajcie, czy teraz do knife. Tak, liny nie podniosłem. Gdzie jest majne lina? Majne lina. Gdzie jest moja plastelina? Kurde, jednak teraz zgubiła mi się sikiera. Sikiera baby, o sikiera baby. Ta gra jest głupia. Pod tym względem, że gadam do siebie jak jakiś idiota. Ale lubię. Lubuję. Dobra, wiecie co? Ja to pójdę gdzieś tu poodstawiam w ogóle. Takie, o, no i te... Tego nie, debilu.
O, na pewno plandeki mi są niepotrzebne, ale siekierę wezmę. I wezmę to i mamy już nóż. Mamy nóż, kochani. I teraz idę zobaczyć, czy coś się da zrobić z tym nożem, bo jak pamiętacie, świnie się dało obrać. Chodź tu, gościu. Ło! Panie! Andrzej, co ty odjebałeś? Dobra. Ja to bym chciał teraz rozpalić ognisko. Fajne masz ognisko. Dobra, czyli pamiętacie, to było coś do pocierania. Czy to toaleter? Chyba nie. Kurde, spill. To był taki związany pęczek. Ja pierdzielę. Ej, ja to bym chciał ognisko. O jest, to to jest. Ja pierdzielę. To ja jestem konkretny, gościu. Dobra, dawaj start, ognisko. Pięknie. To mi się podoba. Idziemy kajstrować świnie, chodź tu, Andrzej. Ło! Plus 18. Oh, it's disgusting. Ej, słyszycie? Są w re... Oh, it's disgusting. Ej, tu jest ta skóra, którą ja mam na tą przędzanie. Oh, gross. Ej, zajebiście, znowu budowali dźwięki, w ogóle mówi nam co... Oh, gross. Ej, to konkretnie, bo zobaczcie, ile z jednej świni rzeczy zrobiłem. Wiecie co, ja bym sobie tą przędzanie teraz zrobił. Na tą skórę. Albo nie, to właśnie będzie taki zalążek następnych odcinków, żeby wszystkiego wam nie pokazać. Tak, zrobimy sobie to i to w kolejnym odcinku, dużo nie potrzeba. Potrzeba patyki, liny. To idziemy teraz. Smalny jeszcze nie jest gotowe. Coś na wodę. Coś na wodę, kochani. Co jest potrzebne nam na wodę? Patyki to. O, dobra. Ty, ale co jest z tym wiaderkiem? Najgorszy problem jest taki, że nie mogę zabrać wiaderka. W sensie mogę je wziąć. Hold in the racks. Nie mogę wejść w interakcję, dobra. Spróbujemy to zrobić. Jestem ciekawy, czy coś nam to da. Dobra, to by było tak. To by było tak. Czekajcie. Czy ja... O! Mikrofalówka się odezwała, że jest gotowe. Jest, patrzcie. Sikera baby, a sikera baby. Dobra, ja jeszcze bym chciał jakąś roślinkę tu sobie zjeść przed nocą. Dobra, najpierw zjemy sobie to mięsko. Chodź, że nie będziesz chora. Wiem, że kurwa mięso zwierza to niedobry pomysł, ale ogólnie lodóweczka. Lodóweczka czy jest? Jest lodóweczka, nie ma lodóweczki. W ogóle to kurwa jakiś... A, to jest młotek. No tak. Co jest? Co to jest? Klot. Dobra, czyli, że tak powiem, będzie potrzebować tych ubrań, a te ubrania można zdobyć tylko z przędzalni. Czyli musimy czekać do następnego odcinka, aż zrobimy tą przędzalnię. No super, fajnie. To jest coś nowego na pewno w kolejnym odcinku. To już mamy, grill niepotrzebny. Chatę mamy tam. Dobra, tu też nic już nie zrobimy. Czy coś potrzebujemy? Tak, siekierę mamy. Myślę, że na ryby, spoko sprawa. Choć dzisiaj już nie idziemy. Możemy iść się przespać. Ogólnie. Słyszycie? Ale fajnie się skrapla woda. Konkretnie. Nie, dźwięki naprawdę fajne. To zostawiam. Miejmy nadzieję, że więcej. O Boże, już się przestraszyłem. Andrzej, nie strasz mnie. Ale mnie jebany przestraszył. Kurwa. No, już się bałem, że lampa mi gdzieś uciekła.
Czekajcie, gdzieś tu miałem pacjentę moją. Halo? Nie, nie będę po nocy tam szedł, czekajcie. Ja to bym się przespał. Sikiera baby, a sikiera baby. Ogólnie zrobiłem sobie save. I sleep. Dobra, prześpimy się. Pójdziemy do... Z mięsa się zrobiło. Godzina jest czwarta. Zaraz będzie widno, ale my mamy niedobór wody. Niedobór wody możemy zniwelować najszybszym sposobem poprzez okrągłe z drzewa. Ty, pojawiły się te deski. No co to się mówi? No, kokosy, o. Dobra, czyli idziemy na kokosy, tylko jeszcze wymienimy sobie mięso. Dobra, tu mamy tak, to zapakujemy. Dobrze, się podpalić nie może. Czekajcie, czekajcie, potrzebowałem. Nie, jak konkretnie te skóry wyglądają. Ja pierdzielę, nie no, pomysły mają fajne. Myślę, że kiedyś ta gra, to zobaczcie, to jest dopiero 22 aktualizacja, do 100 muszą dojść. No tak jakby najmniej wszystkie gry tak mają. Ale konkretnie ja nic nie widzę. Kurwa, są nietoperze w tej grze? Ale konkret. Myślałem, że są tylko te. Wiecie co? O, dobra. Dobra, złapał. Patrzcie, mogę takim fajnym sposobem połapać te. Czekajcie, a tu na pewno nic się nie da zrobić? Wejść, nic? Nie, nic. Nie wiem, co to będzie kiedyś. Coś. Myślę, że raczej to. To może nie być jakiś. Nie mieć jak. Kurwa, co ty robisz? Nie mieć jakiegoś zastosowania, może. Ej, czekaj, 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 czekaj. To jest duże to. Aha, czyli to. Ej, patrzcie, tu jest jeszcze innego. Ej, nie wiem, czy one nie rosną czasami. Musiałbym jakiś sobie wziąć na uwagę. Nie, dobra, kurwa, gdybyś jak połamiesz. Czekajcie, czekajcie. Dobra, tu mamy dwa. Dobra, pięknie. Idziemy się tego napić. Zacznie świtać. I będziemy kończyć sobie ten odcinek. Ja mówię, no 1500-2000 łapek, fajnie jakby wam udało się wbić. Bo mówię, to jest taka inna gra, gdzie jesteśmy sobie w stanie w nią troszeczkę pograć. O, shit. Ognisko mi wygasło. Dobra, jest konkret. Kurde, nie chcę tego po nocy palić, wiecie? Nie da się już szybciej. O, już będzie. To ogniska nie rozpalam. To sobie zrobię w kolejnym odcinku. Miałem się tylko po prostu napić. O, Kai, ty lecisz. Chodź tu. Kurwa, ty też? Są one takie jakieś napalone na to morze? Stój tu! Co za głupek. O, jest, dobra. Czekajcie, roztrzaskamy sobie to. Dobra, raz. Ale piękny wschód słońca. No to widzicie, przeżyliście ze mną dwa dni. Jak z Berry Grylsem. Na pustkowiu, gdzie nikt do nas się nie odzywa. Nawet nie mamy komórki, żeby napisać SMS-a, żeby ktoś po nas przyjechał. Troszeczkę lipa. W tych czasach to nierealne. A co wy byście zebrali ze sobą na bezludną wyspę? Bo ja 150 technik samogwałtu chyba. Nie no, ogólnie coś by trzeba było zabrać ciekawego. Możecie pisać w komentarzach, co wy byście ciekawego zabrali. Ogólnie jak wygląda... Wygląda dobrze. Wygląda dobrze, jedzenie w normie, wszystko w normie. Niestety tu się nie napełnia, trzeba czekać na deszcz. I musimy coś ogarnąć, żebym... A, wodę można było pić z ogniska. Ogarniemy kolejne wiaderko i na pewno damy radę. Także co, ja wam dziękuję ślicznie za uwagę. Do kolejnego odcinka, mam nadzieję. I na razie, trzymajcie się, cześć.